naszej konferencji, na briefingu. Dzisiaj z nami w Świnoujściu jest pełniący obowiązki w regionie zachodniopomorskim przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, pan poseł Arkadiusz Marchewka. Witamy serdecznie. Jest również pan marszałek Olgierd Gelblewicz. Witamy serdecznie, a dzisiejszy briefing poświęcony jest tematyce wyborów samorządowych, które wkrótce przed nami. To wybory, wiemy wszyscy doskonale, bardzo ważne, najważniejsze w historii. Teraz, kiedy zagrożona jest demokracja, kiedy zagrożona jest samorządność, trójpodział władzy, jak również zagrożone są niezależność funkcjonujących instytucji. I chcemy, tak jak ma to miejsce w wielu miastach Polski, jak ma to miejsce w Szczecinie również, realizować program Koalicja Obywatelska. Ale o tym oddaję głos przewodniczącemu Platformy Obywatelskiej, panu posłowi Arkadiuszowi Marchewce. Dziękuję. Lepiej będzie, jak będę mówił do mikrofonu, czy bez? Jak państwo wolicie? Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za możliwość spotkania z Państwem. Dzisiejszy dzień jest dla nas szczególny, jest szczególny dla samorządu w Świnoujściu, dlatego że robimy kolejny krok na szczeblu samorządowym, tym razem w Świnoujściu, do tego, aby przedstawić Państwu wspólnego kandydata Koalicji Obywatelskiej, czyli Platformy i Nowoczesnej, na prezydenta miasta Świnoujście. Bardzo cieszę się, że będzie to znany, uznany, z dużym dorobkiem samorządowiec, pan Dariusz Śliwiński, który został poparty przez Platformę Nowoczesną i będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta miasta Świnoujście. O panu Dariuszu można mówić w samych superlatywach. To człowiek, który od wielu lat jest samorządowcem bardzo rzetelnie i profesjonalnie podchodzącym do obowiązków publicznych, ale ponadto jest znany ze swoich kompetencji zarządczych, dlatego że od 10 lat kieruje ważnym uzdrowiskiem, więc jego doświadczenie samorządowe i jednocześnie w zakresie działalności gospodarczej jest bardzo istotne do tego, aby mieć i posiadać te kompetencje i ubiegać się o stanowisko prezydenta miasta Świnoujścia. Bardzo cieszę się również, że są z nami przedstawiciele Nowoczesnej, która bardzo silnie będzie z nami współpracować i jesteśmy przekonani, że owoce tej współpracy będą korzystne nie tylko dla Świnoujścia, ale dla całego regionu zachodniopomorskiego i też całego kraju, bo przypomnę tylko, że Koalicja Obywatelska będzie koalicją, która wystartuje w całej Polsce, w jak największej liczbie miejsc i szczebli samorządu terytorialnego. Na pewno do sejmiku województwa, na pewno do rad powiatów w naszym regionie, ale też w wybranych miastach. Bardzo się cieszę, że Świnoujście jest trzecim miastem, gdzie został wskazany wspólny kandydat w wyborach samorządowych. Po Szczecinie i po Kołobrzegu Świnoujście jako bardzo istotne miasto i bardzo istotne miejsce na mapie Pomorza Zachodniego również robi krok w tę stronę. Także bardzo cieszę się, że mamy możliwość właśnie tutaj w Świnoujściu robić kolejny krok w stronę zjednoczonej opozycji współpracującej ze sobą, bo tego właśnie oczekują od nas wyborcy Platformy i Nowoczesne. I mogę zadeklarować tutaj wszystko, że zrobimy wszystko, aby razem wspólnie z mieszkańcami skonsultować propozycje programowe i po to, żeby przygotować odpowiedni, najlepszy dla Świnoujścia program na wybory samorządowe. Dziękuję Państwu i pozwolę sobie przekazać głos pani Karolinie Romańskiej, która tworzy Nowoczesną i która również przystąpiła do tego porozumienia, które wsparło i poparło
pana Dariusza Śliwińskiego. Proszę. Mam takie jedno i pytanie. Dzień dobry państwu, powiem krótko. Również jestem mile zaskoczona.